Dzisiaj będziemy mówili na temat największego odkrycia XVI-wiecznej reformacji. Wykład dzisiejszy, jutrzejszy jest częścią większej serii, która nosi tytuł Nowa Reformacja. Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się z całym tym materiałem, można sięgnąć do YouTube'a. Tam cała ta seria jest zawarta. I pierwsze takie pytanie, drodzy Państwo, gdybyśmy się tak zastanowili przez chwilę, z czym kojarzy się nam 31 października? Jest to data, która wielu ludziom może kojarzyć się z różnymi wydarzeniami. Niektórzy kojarzą tą datę z Halloween. Jest to święto, które przedostało się do Polski z Ameryki, niefortunnie niestety, i kojarzona jest z niewinną zabawą, z dziećmi, które przebierają się w jakieś duchy, diabły, czarownice i zbierają cukierki, bo to jest przecież tylko niewinna zabawa. Ale drodzy Państwo, jeżeli by się przyjrzeć podłożu Halloween, nie jest to przedmiotem naszego dzisiejszego wykładu, ale tak troszeczkę o tym wspomnę. Gdyby przyjrzeć się podłożu Halloween, jest to święto typowo pogańskie, wręcz satanistyczne, w trakcie którego oddawana jest oficjalnie cześć Lucyferowi i bardzo często składane są ofiary ze zwierząt i z ludzi. Ludzie, którzy przebierają się za demony, czarownice i tak dalej, w sposób świadomy czy nieświadomy oddają cześć przeciwnikowi Bożemu. I nawet ostatnio miałem okazję czytać pewien artykuł, jest to oficjalny artykuł, który okazał się, z tego co pamiętam, na Onecie. W jednej ze szkół w Polsce odbywały się tak zwane Andrzejki, impreza, w czasie której dzieciaki poprzebierały się właśnie za różnego rodzaju duchy, demony. I jednym z punktów programu, zgadnijcie Państwo, co było? Podpisanie cyrografu z diabłem. Traktowano to jako niewinną zabawę, natomiast dzieci w zamian za to, że będą się dobrze bawić, obiecywały oddać swoją duszę diabłu. I każde z nich musiało się pod tym podpisać. Wiecie Państwo, dla nas dzisiaj, ludzi żyjących w XXI wieku, bardzo często tego typu kwestie kojarzą się z jakimś zacofaniem, zaboboństwem, ale muszę Państwu powiedzieć, że wcale tak nie jest. Świat duchowy jest tak samo realny, jak ten świat, w którym my obecnie żyjemy. To, że nie zawsze widzimy fizycznie pewne postacie, duchy, diabły, anioły, to nie oznacza, że one nie istnieją. Gdybyśmy mieli chwilkę czasu, udowodniłbym Państwu na podstawie różnych doświadczeń, że świat duchowy jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc Halloween to jest jedna z możliwości. Wtedy akurat jest święto wszystkich demonów. 31 października jest to również moment, w którym w jeden dzień w roku jest możliwe cofnąć czas. Często mówimy o tym, jak fajnie by było cofnąć czas, coś w życiu zmienić, pewne decyzje inaczej podjąć. Niestety wiemy, że czas płynie nieubłaganie, ale jest taki jeden dzień w roku, kiedy można cofnąć czas. Jest to właśnie 31 października. Ktoś inny może to skojarzyć z jakąś sławną, wybitną postacią, tak jak na przykład Peter Jackson, nowozelandzki reżyser i scenarzysta i producent filmowy. Albo z polskiego podwórka Marek Saganowski, który był wieloletnim reprezentantem właśnie naszego kraju w piłce nożnej w latach 1996-2012. Ale 31 października to jest też data ważna dla całego chrześcijaństwa, dlatego że właśnie w ten dzień, 500 lat temu, dokładnie w 1517 roku, Marcin Luther przybił 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze. I od razu pragnę zaznaczyć, bo dzisiaj Państwo usłyszycie bardzo dużo, nazwijmy to po imieniu, bzdur dotyczących Marcina Lutra.
rzeczy, które mają na celu go zdyskredytować, ukazać w niewłaściwym świetle, pokazać, że był jakimś fanatykiem, że był zacofańcem. Osobiście słyszałem na przykład też taką opinię, gdzie mówiło się, że Luther nie rozumiał ducha swoich czasów. Nie był za bardzo obeznany z doktryną Kościoła katolickiego i dlatego też się od niej odwrócił. Jest to wierutna bzdura z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że pierwsza nieścisłość. Luther nie wystąpił nigdy przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu. I założeniem 95 tez nie było atakowanie papieża czy kogokolwiek z hierarchii kościelnej, ale była chęć zreformowania Kościoła na łonie Kościoła katolickiego, bez występowania z niego, i była również chęć pobudzenia ludzi do myślenia, sprowokowania do akademickiej debaty na bardzo interesujący i problematyczny w tamtych czasach temat. Czy człowiek może być zbawiony przez uczynki? Czy wystarczy zapłacić odpowiednią kwotę pieniędzy, żeby Bóg wpuścił nas do nieba? Jeżeli jest tak miłosierny, to dlaczego nie zrobi tego za darmo? Jeżeli papież jest reprezentantem Boga, to czy nie powinien zrobić tego dlatego, że kocha ludzi, a nie dlatego, że chce na nich zarobić? Tego typu pytania i dylematy ludzie mieli w tamtych czasach i Luther chciał wyjść naprzeciw tym dylematom. Dlatego napisał swoje 95 tez. Mało tego, nie wiem, czy Państwo czytaliście kiedykolwiek 95 tez. Ja czytałem. W języku polskim również są dostępne. I tam 95 tez jest to dokument, który stoi w obronie czci papieża, ponieważ Luther uznawał, że papież nie jest świadomy w ogóle tego, że handlarze odpustami jeżdżą po różnych miastach i w jego imieniu każą ludziom kupować zbawienie. Do takich absurdów nawet dochodziło, i to też Luther ujął w swoich tezach, gdzie jeden z najwybitniejszych handlarzy odpustami, Jan Tetzel, stwierdził, że odpusty, które on oferuje w imieniu papieża, są w stanie nawet oczyścić człowieka, który zgwałcił Matkę Boską. Dosłownie tak jest. Przecież to jest niedorzeczność. I Luther się temu przeciwstawił. I wyobraźcie sobie Państwo, że człowiek, który stanął w obronie czci papieża, który chciał zreformować Kościół, który kochał całym sercem, został przez ten Kościół, mówiąc brzydko, skopany. Jego dobre intencje zostały bardzo błędnie zinterpretowane i tezy, które zostały przetłumaczone na kilka różnych języków i rozeszły się bardzo szybko po terenie Niemczech i po innych krajach, trafiły również do rąk papieża, który ekskomunikował Lutra. Uznał go za heretyka. Wyobrażacie sobie Państwo? Więc kto tak naprawdę wystąpił przeciwko komu? Czy to Luther wystąpił przeciwko Kościołowi rzymskiemu? Jako heretyk, jako ten, który chciał w jakiś sposób zaszkodzić Kościołowi, który chciał wynosić się swoją mądrością przed innymi, który chciał zabłysnąć poprzez jakieś nowatorskie poglądy? Nie. Luther był zszokowany w momencie, w którym otrzymał bullę papieską, która nakazała wyklęcie go z Kościoła. I wtedy zrozumiał jedną rzecz, którą utrzymywał później do samego końca i co zostało potwierdzone również przez Pismo Święte. To jest dosłowny cytat, to nie są moje słowa teraz, więc nie chciałbym nikogo obrazić, ale doszedł do takiego momentu, kiedy powiedział tak po otrzymaniu tego pisma. Teraz wiem, że papież jest antychrystem i synem samego szatana. I wrzucił tą bullę do ognia. Od tamtego czasu Luther całkowicie zerwał z Kościołem rzymskim.
Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jest jeszcze jedna nieścisłość, zanim przejdziemy dalej. Dlaczego nie powinno się Lutra przedstawiać jako heretyka, jako tego, który zaatakował Kościół katolicki? Bo jak widzicie Państwo, było zupełnie na odwrót i to można bardzo łatwo sprawdzić. Mówi się o tym, że był zacofańcem, że nie znał swojej epoki, że nie rozumiał doktryn Kościoła. Nawet sami luteranie współcześnie w dokumencie Od konfliktu do komunii, o którym będziemy sobie też szerzej mówić, przyznali, że Luter się pomylił. Co jest bardzo szokujące. Jak można powiedzieć to o człowieku, który nie tylko był bardzo inteligentnym, bo już jako student był drugim na uniwersytecie, jeśli chodzi o oceny, to jeszcze dodatkowo w 1508 roku został uznany za najbardziej wybitnego teologa klasztoru augustyńskiego, a dwa lata później za najwybitniejszego teologa w całym tamtejszym świecie. Ale zacofaniec. Ło! Naprawdę. Miał bardzo zawężone horyzonty myślowe. Aż żal człowieka. Ale nie tego, tylko tego, który tego typu herezję głosi na temat Marcina Lutra. Naprawdę warto jest czasami poczytać troszeczkę, zastanowić się, zamiast bezmyślnie atakować. Miałem możliwość być w klasztorze w Wittenberdze. Niestety widziałem go tylko na zewnątrz. I tutaj Państwo widzicie na zdjęciu właśnie ten klasztor. Oczywiście nie jest to w oryginale zachowany budynek, dlatego że klasztor spłonął. Jedyną oryginalną częścią jest ta drewniana wieża, którą widać z tyłu tutaj za mną, z tamtego okresu. Natomiast resztę klasztoru trzeba było niestety troszeczkę zmodernizować. Na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrze zachowany. Nie ma również tej bramy, którą Marcin Luther użył do tego, żeby przybić do niej 95 tez, ale w tym miejscu jest teraz brama, na której są stalowe drzwi, na której są wygrawerowane wszystkie tezy Marcina Lutra. Nie są już na papierze, są wygrawerowane, żeby potomni nie zapomnieli, żeby byli świadomi tego, że był taki człowiek, któremu chrześcijaństwo zawdzięcza naprawdę wiele. Kilka słów na temat Marcina Lutra. Tutaj to jest postać, o której można by było mówić dużo. Są ludzie, którzy napisali tomy na jego temat. Ja tutaj nie będę tworzył kolejnego. Chciałbym tylko powiedzieć kilka takich króciutkich wzmianek na temat tej postaci, bo wypada to zrobić. Marcin Luter pochodził z chłopskiej rodziny, dosyć biednej. Do tego stopnia biednej, że często byli głodni. Ojciec Marcina Lutra był górnikiem, pracował w kopalni miedzi i ciłał każdy grosz, dlatego że chciał, żeby jego syn był kimś lepszym niż on, żeby doszedł w swoim życiu do czegoś więcej niż on. Ojciec marzył o tym, żeby Marcin był prawnikiem. A w tamtych czasach wykształcenie prawnicze to było coś. Można było naprawdę sporo zarobić. Na prawnika patrzono jak na prawie że jakiegoś króla. Mówię, to jest wybitny człowiek, mądry człowiek, wspaniała postać. Więc który rodzic nie chciałby tego, co najlepsze dla swoich dzieci? No w sumie w dzisiejszych czasach zdarzają się tacy. Zdarzają się tacy, którzy potrafią wyrzucić dziecko do śmieci, rzucić nim o ścianę, robić różne inne bestialskie rzeczy, ale akurat ojciec Marcina Lutra i jego matka to byli ludzie normalni. To byli ludzie, którzy kochali swoje dzieci, którzy chcieli zapewnić im świetlaną przyszłość. Dlatego ojciec Marcina tyrał, i to dosłownie tyrał, żeby odłożyć każdy grosz, aby zapewnić synowi to, czego on sam nie osiągnął w życiu. I Marcin bardzo szybko zaczął piąć się w górę, jeżeli chodzi
o szczeble edukacji. Tak jak już mówiliśmy, do tego stopnia się wybił, że był swego czasu drugim co do ocen studentem na całym uniwersytecie. Ale gdy przyszło do podjęcia konkretnej decyzji, kiedy już miał iść na studia prawnicze, podczas odwiedzin swojej rodziny natrafił na burzę. Bardzo mocną burzę. Pioruny waliły tuż obok niego. Był pewny śmierci. I w wielkiej trwodze, z płaczem, zaczął błagać świętą Annę. Mówi: Święta Anno, błagam Cię, ocal moje życie, zostanę mnichem. Jeżeli ocalisz moje życie, zostanę mnichem, oddam się Bogu. Tylko pozwól mi przeżyć. Przeżył. Gdyby ojciec wtedy dowiedział się, że Marcin chce zostać mnichem, a jego ojciec był bardzo nietolerancyjny w stosunku do kleru, którego uważał za złodziei, naciągaczy i manipulantów, nie chciał, żeby jego syn był kimś takim. Strasznie by się wtedy zdenerwował. Marcin, wiedząc o tym, potajemnie spakował swoje rzeczy i wybrał się do najlepszego, najbardziej pobożnego, przynajmniej uchodzącego z ataki w tamtych czasach, klasztoru augustynianów. I tam został bratem Marcinem. Przeżywał tam bardzo głębokie rozterki duchowe. Pomimo tego, że się katował, biczował, głodził, odmawiał sobie snu, nie mógł uzyskać pewności zbawienia. Ciągle uważał, że jest niewystarczająco dobry, że to wszystko, co zrobił do tej pory, bez względu na to, jak dużo to było, jest niewystarczające przed Bogiem. Cały czas się go bał, nienawidził Boga. Na samo wspomnienie Boga, słowo Bóg powodowało u niego dreszcze, gęsią skórkę. I kiedy tak zmagał się wewnętrznie ze sobą, chociaż był w klasztorze uznany za wzór pobożnego mnicha i szybko dostał święcenia kapłańskie, nie czuł się szczęśliwy. Pan Bóg wiedział o tym, dlatego posłał do niego człowieka, który był prawdziwym chrześcijaninem. Nazywał się Staupitz. I Staupitz ukazał Lutrowi Chrystusa. Gdy widział, jak on cierpi wewnętrznie, gdy widział, jak bardzo się ze sobą zmaga, przyszedł do niego i mówi: Marcinie, powiedz, czego szukasz w swoim życiu? Co spowodowało, że masz tak głęboką emocjonalną ranę? Marcin odpowiedział: szukam Boga, który by mnie kochał. Boga, któremu na mnie zależy. Nie takiego, który stoi z biczem nade mną i czeka na mój upadek. Pragnę Boga miłości. Wtedy Staupitz ściągnął swój krucyfiks i mówi: więc spójrz na Chrystusa. Na Golgocie odnajdziesz takiego Boga, jakiego szukasz. Poproś Go o zbawienie, a On to zrobi. I Staupitz zaczął prowadzić Marcina do głębszego poznania Chrystusa. Posłał go nawet do Wittenbergi, żeby miał możliwość studiować Pismo Święte w językach oryginalnych. I Marcin zaczął wzrastać. Opatrzność Boża kierowała tym naprawdę w niesamowity sposób. Marcin miał nawet możliwość odwiedzić stolicę Kościoła katolickiego. Był w samym Rzymie. Gdy zobaczył z daleka święte miasto, pokłonił mu się, mówi: bądź pozdrowiony, święty Rzymie. Uważał, że teraz jego społeczność z Bogiem będzie naprawdę stała na tak wysokim poziomie, że tego się nie da opisać. Niestety, gdy wszedł do Rzymu i zobaczył, co tam się dzieje, załamał się. Załamał się. Rzym, który uważał za stolicę prawdziwej wiary, okazał się najbardziej plugawym, zepsutym miejscem.
dla tego pobożnego człowieka to był naprawdę potężny szok. Ale nadal kochał Kościół. Nadal go kochał. Wierzył, że jest to Kościół Chrystusa, ale Kościół, który też pogubił się. Więc trzeba go zreformować. Odczuł odpowiedzialność. Mówi, jeżeli nikt inny tego nie zrobi, to ja to zrobię za łaską Bożą. Ale tak jak już mówiliśmy sobie, jego dobre chęci zostały źle zinterpretowane. I Marcin Luther zamiast pochwały otrzymał nie tylko naganę, zostały przed nim zatrzaśnięte drzwi zbawienia, bo na kogo zostanie nałożona ekskomunika, ten jest wyklęty nie tylko z tego świata, ale również i z przyszłego. I każdy, kto go spotka, może go zabić. To spotkało go za wierność Kościołowi, który ukochał. Ale w pewnym momencie Marcin zrozumiał jedną rzecz. Przełomowym momentem było to, kiedy wykupił odpust za swojego dziadka i zaczął na klęczkach wchodzić po schodach, odmawiając Ojcze nasz po łacinie. Kiedy wszedł na samą górę i zobaczył tych wszystkich ludzi, którzy byli święcie przekonani, że za pieniądze i chodzenie na klęczkach mogą uzyskać zbawienie, pogniótł odpust, który uzyskał. A w jego głowie rozległ się głos, który przez całe życie później go już prowadził, głos samego Chrystusa: sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. To jest motto, którym Luther zaczął się kierować i które towarzyszyło mu do końca jego życia. Od tamtego czasu to nie Kościół już był najważniejszy. To nie to, co papież powiedział, było najważniejsze. To nie to, co ksiądz powiedział, było najbardziej istotne. Luther zaczął wywyższać Słowo Boże. I zaczął wprost z Pisma Świętego uczyć ludzi. Ludzie, którzy tkwili w ciemnocie duchowej, bo okres średniowiecza, ciemne wieki, to nie był okres zacofaństwa, tak jak się często mówi. Bardzo wielu wybitnych ludzi w tamtym okresie działało. To były ciemne wieki z powodu tego, że ci ludzie chodzili w ciemności duchowej, ponieważ nie znali Chrystusa. I kiedy Luther zaczął głosić im czyste Słowo Boże, te pragnące dusze zaczęły wielkimi porcjami karmić się Ewangelią. I doszło do wielkiego, wielkiego ożywienia, znanego dzisiaj pod nazwą XVI-wiecznej reformacji. Od tamtego czasu Luther zaczął marzyć. Wiecie Państwo, czasami dobrze jest marzyć. Marzenia często dają zaczątek realizacji naszych pragnień. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś wizji, nie ma jakichś głębszych pragnień, nie będzie miał też ochoty ich później realizować. Wielu ludzi, którzy doszli do czegoś wielkiego w swoim życiu, to byli ludzie, którzy potrafili marzyć. Luther zaczął marzyć. O gdyby naród niemiecki otrzymał Pismo Święte w ich własnym języku, jak bardzo wielkie zwycięstwo mogłaby odnieść Ewangelia. I Bóg położył mu to na serce. I Luther postanowił przetłumaczyć Pismo Święte z języków oryginalnych. Pierwszym, który dokonał tłumaczenia Biblii, ale nie z języka hebrajskiego i greckiego, ale z wulgaty łacińskiej, był nie kto inny jak John Wycliffe. Ale wulgata ma to do siebie, że jest niestety pełna błędów i tendencyjnych słów, które były w tamtym czasie potrzebne, żeby wywrzeć wpływ na ludzi.
I tak to był kosmiczny krok do tego, żeby ludzie otrzymali Biblię w swoim własnym języku. Ale pierwszym, który dokonał przekładu z oryginalnych języków, był właśnie Marcin Luther. To jest wielki skarb, który Bóg przekazał w ręce swojego spragnionego ludu. Co za to spotkało Marcina? Prześladowanie. Zanim jednak do tego doszło, zanim przetłumaczył Pismo Święte, musiał stawić czoło bardzo groźnej opozycji, która chciała go zgnieść. On musiał się bać o swoje życie na każdym kroku. Ale taki punkt kulminacyjny miał miejsce w kwietniu 1521 roku, kiedy został wezwany na Sejm w Wormacji, aby stanąć przed najwybitniejszymi osobistościami w tamtejszych czasach, zarówno przed arystokracją, jak i przed duchowieństwem. Wiecie Państwo, on był prostym mnichem. Za takiego się uważał, chociaż ludzie, jak słyszeli Marcin Luther, to mieli dreszcze z ekscytacji. Jak on gdzieś jechał na ten Sejm w Wormacji, to ludzie po prostu prawie że płaszcze przed nim kładli. Tak bardzo go szanowali, tak bardzo cenili sobie jego słowa, ponieważ były to słowa pochodzące od Boga. To nie było nauczanie człowieka, to jest coś, czego ci ludzie pragnęli, a co im zostało zabrane. Ale on sam nie uważał siebie za gwiazdę, za kogoś wybitnego. Mówi, jestem tylko zwykłym mnichem. I jako taki przyjechał na Sejm w Wormacji. Sprawozdania z tamtego okresu nadmieniają, że Luther, kiedy stanął przed Sejmem, mówił tak cicho i tak nieśmiale, że nawet ludzie, którzy byli bardzo blisko niego, mieli problem z tym, żeby zrozumieć cokolwiek z tego, co on mówił. I kiedy jeden z prawników, który był wyznaczony do tego, żeby przeprowadzić proces, zadał mu konkretne pytanie. Mówi, Marcinie Lutrze, czy to są twoje książki o wolności chrześcijańskiej i wiele innych? On mówi, tak, to są moje. Mówi, odwołujesz je? Nie wiem, muszę się zastanowić. On mówi, słuchaj, jesteś doktorem teologii. Najwybitniejszą postacią, jaka jest znana w tych czasach, od ciebie się wymaga tego, żebyś w każdej chwili potrafił dać odpowiedź. Wypierasz się czy nie? Ale legat papieski postanowił dać mu jeden dzień. Mówi, jeżeli chcesz się zastanowić, masz jeden dzień. Luther pościł, modlił się przez całą noc. Błagał Boga o to, aby pomógł mu złożyć dobre świadectwo. Kiedy rankiem przyszli do niego, żeby zaprowadzić go z powrotem przed Sejm, już więcej się nie bał. Jego twarz była pogodna, radosna, spokojna, bo wiedział, komu zaufał. To jest niesamowite. I kiedy stanął przed Sejmem w Wormacji, kiedy powtórzono mu pytanie, na które miał odpowiedzieć. Powiedział, wiecie Państwo, no nie mogę odwołać wszystkiego, bo moje książki są różne. Jeżeli bym wyparł się książek, które mówią o podstawach chrześcijaństwa, zaparłbym się Chrystusa. A nawet moi wrogowie powiedzieli, że to są dobre książki. Inne moje książki dotyczą nadużywania władzy przez kler. Gdybym się tych książek wyparł, przyłożyłbym rękę do tej bezbożności, a nigdy w życiu tego nie zrobię. Inne książki mówią o uciskaniu chłopów przez szlachtę. Jeżeli tego bym się wyparł, to by oznaczało, że daję przyzwolenie na to, żeby niewinni byli uciskani, a na to nie mogę pozwolić. I wtedy legat papieski wstał i mówi, nie będziesz podważał wiarygodności ani autorytetu Kościoła katolickiego. Nie zostałeś tutaj wezwany po to, żeby kogokolwiek pouczać, ale po to, żeby dać odpowiedź. Natychmiast masz odpowiedzieć, czy się wypierasz, czy nie. Jak odpowiedział Luther? Ponieważ wasza wysokość
i zebrani tu panowie żądają ode mnie prostej odpowiedzi. Dam więc im taką. Nie mogę podporządkować swojej wiary ani papieżowi, ani soborom, ponieważ wiadomo wszystkim, że często się mylili i zaprzeczali sobie. Dlatego dopóki nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego lub przez jasne dowody, a także przez fragmenty, które przeczytałem, dopóki moje sumienie nie będzie w zgodzie ze Słowem Bożym, dopóty nie mogę i nie odwołam swoich nauk, gdyż postępowanie przeciwko własnemu sumieniu jest niebezpieczne dla chrześcijanina. Tak tutaj stoję. Inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Strzał prosto w serce. Przeciwstawić się w tamtych czasach Kościołowi katolickiemu to było jak rzucić się z widelcem na smoka. Niedorzeczność. Jak można przeciwstawić się takiej potędze? A jednak w mocy Bożej, wiedząc, komu zaufał i co mówi Słowo Boże, był w stanie stanąć w obronie prawdy i Pan Bóg wywyższył go. Sprawił, że Luter został porwany, pozornie porwany i w zamku w Wartburgu przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki, przekazując go zgłodniałej duchowo ludzkości. Od tamtego czasu pisma Lutra i jego Biblia stały się inspiracją dla innych reformatorów, żeby mogli wykonać wspaniałe dzieło w różnych krajach, w całej Europie i nie tylko. Jakże wielki las zapala mały ogień. Wystarczy iskra. Tą iskrą był Luter i proszę zwrócić uwagę, że to, co zapoczątkował Luter, istnieje do dziś. Musimy odpowiedzieć sobie teraz na dwa pytania. Pierwsze pytanie. Co było największym osiągnięciem reformacji? Ktoś może powiedzieć, no to, że mieli wolność sumienia i wyznania. Ktoś inny może powiedzieć, no może to, że zaczęli się liczyć w społeczeństwie. Ktoś inny może powiedzieć to, że założyli jakieś uniwersytety, albo wydali mnóstwo książek, albo dotarli na wiele terenów z Ewangelią. To wszystko były ważne rzeczy, ale osobiście uważam, że najważniejszym osiągnięciem reformacji było dostarczenie ludziom Biblii. Drodzy Państwo, dzisiaj Biblia praktycznie jest księgą, która jest dostępna we wszystkich językach świata. Wydawana w milionach egzemplarzy. Jej edycje, tłumaczenia, jakieś skrócone wersje, kompilacje, książki na podstawie Biblii, komentarze są wydawane na całym świecie. Żadna inna księga nie zainspirowała tak bardzo ludzkości jak właśnie ta. I jako pierwszy, tak jak mówiliśmy, Pismo Święte dał ludziom Wycliffe w 1383 roku. Później w 1522 roku Luther wydaje Nowy Testament. William Tyndale, wybitna postać, to jest mój ulubiony reformator, w 1526 roku wydaje Nowy Testament w języku angielskim. Co ciekawe, pozwólcie Państwo tutaj, jestem pasjonatem tej postaci, więc dosłownie trzy zdania i przejdziemy dalej. William Tyndale to był człowiek wybitnego umysłu. Rzadko kiedy się tacy zdarzają. Był geniusz jak na tamte czasy, który potrafił władać biegle siedmioma językami. Potrafił mówić bardzo biegle
w języku angielskim, wiadomo, bo to był jego język narodowy, ale oprócz tego hebrajski, grecki, łacina, hiszpański, francuski i włoski. Co okazało się później bardzo przydatne, ponieważ gdy przemieszczał się z kraju do kraju, mógł się porozumiewać swobodnie. Ale dzięki temu, że miał takie zdolności, potrafił w niesamowicie piękny, plastyczny, przystępny sposób przetłumaczyć Nowy Testament na swój rodzimy język. I wielu mówi, że on był tak naprawdę twórcą współczesnego języka angielskiego. Nie wiem, ilu z was, drodzy państwo, orientuje się, że przekład Tyndale'a istnieje do dzisiaj w postaci Biblii, którą znamy pod nazwą King James Version. Biblia Króla Jakuba. Ponad 90% Biblii Króla Jakuba to jest przekład Williama Tyndale'a. Zostało tylko troszeczkę uwspółcześnione, troszeczkę zredagowane, ale jak powiedział jeden z badaczy, mówię, to bardzo dobrze, że tylko troszeczkę, bo jeżeli coś jest bardzo dobre, to nie trzeba tego zmieniać. Jeden człowiek, William Tyndale, w tak genialny sposób przetłumaczył Nowy Testament, jak żaden z tamtejszych badaczy nie był w stanie nigdy, nawet w grupie. I kiedy wykleli jego przekład, który pośmiertnie został zaakceptowany, kiedy wykleli jego przekład, przyszli później do króla po jego śmierci, królu, wybitni uczeni z twojego królestwa przetłumaczyli Pismo Święte. Oni po prostu podpisali się pod przekładem Tyndale'a. To był naprawdę fantastyczny człowiek. Jego modlitwą było to, żeby król Anglii otworzył swoje oczy, żeby naród angielski mógł się nawrócić. Jego modlitwa została wysłuchana. Przez długi czas Anglia była krajem protestanckim. Dzisiaj mamy Biblię praktycznie w każdym języku świata. Do 2025 roku mają jeszcze dotłumaczyć języki, których brakuje. I wtedy praktycznie każdy naród będzie w stanie czytać Biblię w swoim języku. Biblia spowodowała, że człowiek został uwolniony od wewnętrznych zmagań, od fałszywego obrazu Boga. Sam Jezus powiedział, gdy poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Z duchowej martwoty, ze stagnacji, z upadłego stanu, ponieważ Jezus jest w stanie obudzić nawet trupa. Pokazał to wiele razy. Ale warto jest przyjrzeć się też nieco bliżej innej kwestii, bo powiedzieliśmy, że dwa pytania musimy sobie postawić i na nie odpowiedzieć. Największym osiągnięciem reformacji była Biblia, to nie ulega wątpliwości, ale co było największym odkryciem reformacji? To jest również temat naszego dzisiejszego wykładu. Co było największym odkryciem reformacji? Największym odkryciem reformacji, drodzy państwo, był Jezus Chrystus. I ktoś może powiedzieć, jak to? Mówię, to co masz na myśli? W tamtych czasach ludzie byli nauczeni schematycznego myślenia. Jeżeli przyniesiesz odpowiednią ilość pieniędzy, jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Możesz nie tylko kupić sobie zbawienie, ale nawet zapewnić sobie przebaczenie grzechów na 500, 1000, 5000 lat w przód. Więc religia, której ludzie byli uczeni, była religią grzechu, ponieważ uczyła uzyskiwania zbawienia w grzechach i dawała przyzwolenie na nie. Natomiast Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nas zbawić od grzechu. To jest bardzo duża różnica. Grzech i Chrystus w życiu człowieka nie mogą funkcjonować równolegle. To jest niemożliwe. Jeżeli grzech jest w naszym życiu, nie ma tam Chrystusa. Jeżeli Chrystus jest w naszym życiu, nie będziemy grzeszyć.
Za każdym razem, kiedy człowiek upada, upada tylko i wyłącznie dlatego, że traci z oczu Jezusa. A tym, czego najbardziej potrzebowali ludzie żyjący w czasach Lutra i czego my dzisiaj potrzebujemy, to jest Jezus Chrystus ukrzyżowany. Ponieważ to tylko i wyłącznie dzięki Jego przelanej krwi człowiek może być zbawiony. To była rewolucja w tamtych czasach. Jak to? To jak zapłaciłem za odpust, to nic nie znaczy? Wielu ludzi do Marcina Lutra tak przychodziło. Przychodzili do niego się spowiadać, ale nie na zasadzie, żeby wyznać mu grzechy, tylko przedstawić mu glejt papieski. Mówi, proszę bardzo, tutaj jest napisane, że masz mi przebaczyć, zapłaciłem za to, więc daj mi rozgrzeszenie. A Luter mówi, chyba sobie żartujesz. I ludzie obrażeni szli do biskupa, czy do Tetzla, czy do innych i mówili, jak to jest? To jest to ważne, czy nie jest to ważne? Biblia pokazuje, że nie jest to ważne. Jeżeli ktoś nie przyjmie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jeżeli nie będzie polegać na Jego przelanej krwi, która jest w stanie zmazać każdy nasz grzech, każdy jeden, nie będzie zbawiony. I kiedy ludzie to zrozumieli, klapki spadły im z oczu, Duch Święty uzyskał dostęp do ich serc. I rozpalił ogień, którego do dzisiaj nie można zgasić. To jest coś niesamowitego. Jednym z ludzi, który był bardzo dotknięty służbą Lutra i poselstwem, które on głosił, był człowiek z tej ilustracji, który nazywa się John Wesley. Jeden z najwybitniejszych reformatorów angielskich. Kolejna fantastyczna postać. I chciałbym przytoczyć pewien krótki fragment, który mówi właśnie o tym. Na jednym ze zgromadzeń braci morawskich w Londynie odczytano pewną wypowiedź Lutra, który mówił o zmianie, jakiej dokonuje Duch Boży w sercu wierzącego. Gdy Wesley słuchał tych słów, w jego duszy zapłonęła wiara. Jak sam mówi później, czułem, że robi mi się dziwnie gorąco na sercu, powiedział. Czułem, że teraz naprawdę ufam Chrystusowi i tylko Jemu. Otrzymałem też zapewnienie, że zdjął On ze mnie moje grzechy, nawet moje, i zbawił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Przez długie lata mozolnych i beznadziejnych zmagań, lata samozaparcia, hańby i poniżenia, Wesley bezustannie dążył do jednego celu, jakim było odszukanie Boga. Teraz wreszcie go znalazł i zrozumiał, że łaska Boża, którą chciał uzyskać przez modlitwy, posty, jałmużny i wyrzeczenia, jest darem bez pieniędzy i bez ceny. Alleluja! Jak wspaniały jest Bóg, jak głęboka jest Jego miłość, jak niesamowite jest Jego zaangażowanie w ratunek ludzkości. W Twój i mój ratunek. Dlatego Słowo Boże mówi, że gdy jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, gdy nasza wina na podstawie wiary w krew Jezusa Chrystusa zostaje z nas zdjęta, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nie w człowieku, nie w Kościele, nie w odpustach jest zbawienie. Zbawia nas tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. To jest prawda, którą jeśli chcemy być spełnionymi chrześcijanami, musimy przyjąć, zaakceptować w swoim życiu. Nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim sercem. Wesley wiedział, że Bóg istnieje. Starał się Mu służyć na swój sposób, ale nie doświadczył łaski Bożej w swoim życiu. I dopiero gdy się z nią zetknął, to spowodowało, że wszystko się zmieniło. Na lepsze. I otrzymał pokój, za którym każdy z nas tęskni w tym chorym świecie. Pokój, którego nic i nikt nie było w stanie zaburzyć, bo jest to Chrystusowy pokój. A teraz niezależnie od zakonu, czyli od prawa,
objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Chrystusa Jezusa dla wszystkich wierzących. Dla ilu? Dla tych, którzy kupią odpust. Nie, jest dla wszystkich. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Niesamowite słowa. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy, jest tym, który jest nienaganny, święty i jako taki wymaga doskonałości. Ale Biblia mówi, nie ma ani jednego doskonałego, ani jednego sprawiedliwego, więc Bóg tutaj pomimo tego, że jest sprawiedliwy, jest również tym, który usprawiedliwia, czyli nadaje świętość, której nikt z nas sam z siebie nie ma. Nadaje nam ją przez Jezusa Chrystusa, którego przyjmujemy szczerze do serca. To jest Ewangelia. To jest największe odkrycie XVI-wiecznej reformacji. To jest największa potrzeba człowieka w XXI wieku. Ale dzisiaj ludzie sztucznie rozdzielają pomiędzy prawem a łaską. Natomiast John Wesley napisał wiele lat temu wniosek, który dla nas współczesnych jest jak najbardziej aktualny. Największymi wrogami Ewangelii Chrystusowej są ci, którzy otwarcie i wyraźnie potępiają zakon i źle o nim mówią, którzy uczą ludzi łamać, czyli znieść, rozwiązywać, pozbawiać mocy obowiązującej nie tylko jedno, największe czy najmniejsze z jego przykazań, lecz wszystkie. Najbardziej zadziwiające w tym wielkim zwiedzeniu jest to, że ci, którzy ten błąd popełniają, naprawdę wierzą, że czczą Chrystusa, obalając Jego zakon i że Go sławią, gdy zaprzeczają Jego nauce. Zaprawdę czczą Go jak Judasz, gdy ten powiedział, bądź pozdrowiony nauczycielu i pocałował Go. Niesamowite, prawda? Jeżeli przyjmujemy łaskę Chrystusa, jeżeli Chrystus oczyszcza nas swoją krwią, to nie po to, żebyśmy mogli swobodnie grzeszyć, ale po to, żebyśmy mogli żyć zgodnie z Jego wolą. Marcin Luther, o którym dużo dzisiaj już mówiliśmy w swojej książce o wolności chrześcijańskiej, przepiękna książka, napisał takie oto słowa. Już pomału zbliżamy się do końca. Oto mnie, niegodnemu i potępionemu człowiekowi bez wszelkiej zasługi, z czystego i niezasłużonego miłosierdzia dał Bóg mój w Chrystusie wszelkie bogactwo sprawiedliwości i zbawienia, ażeby nie brakowało mi już nic innego prócz wiary, która wierzy, że tak się rzecz ma. Czemuż bym więc dla takiego Ojca, który mnie nieocenionymi bogactwami obsypał, chętnie, radośnie, z całego serca i z dobrowolnym wysiłkiem nie uczynił wszystkiego, o czym wiem, że jest mu miłe i zgodne z Jego upodobaniem? Więc z czego wypływa posłuszeństwo? Z miłości do Boga, z wdzięczności za Jego łaskę. Łaska nie znosi posłuszeństwa. Jesteśmy zbawieni po to, aby służyć Bogu, aby przynosić owoce w postaci dobrych uczynków. Uczynki nie są po to, żeby zasłużyć sobie na przychylność Boga. Są efektem przyjęcia miłości Bożej i Jego łaski w naszym życiu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił.
Więc Pismo Święte mówi wyraźnie, nie jesteście zbawieni z uczynków. Cokolwiek byście zrobili, nie przyczyni się to do waszego zbawienia. Ale zobaczcie Państwo, że dzisiaj wielu chrześcijan zatrzymuje się na tym fragmencie, nie czytając kolejnego wersetu. Mówi, jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. Nie musimy być posłuszni, prawo Boże nie obowiązuje. Tak się mówi dzisiaj. To jest bardzo bolesne. Bardzo przykre. Już Wesley zadał temu kłam. A jakbyśmy przytoczyli tutaj jeszcze wypowiedzi Kalwina, Lutra i innych, mieli bardzo współczesne poglądy. Biblijne poglądy. Werset 10 mówi w tym fragmencie, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do czego? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc ten tekst mówi wyraźnie o tym, jakbyśmy się cofnęli. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. To nie pochodzi z nas, to jest dar Boży. Nic nie możemy do tego dodać, nic nie możemy z tego ująć. Nie ma w nas niczego, co mogłoby Bogu zaimponować. Ale jeżeli przyjmujemy Jego łaskę, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu, w naszych relacjach z innymi ludźmi, w naszym codziennym postępowaniu, w priorytetach, którymi się kierujemy w życiu, w standardach, które zachowujemy. To jest bardzo ważne. Reformatorzy na podstawie intensywnego studium Biblii, chociaż nie zgadzali się w niektórych rzeczach, doszli do 4 filarów. Niektórzy mówią 5. Ja tutaj jeden połączyłem, bo są bardzo ze sobą związane. 4 filarów, na których opiera się cała reformacja. Sola Scriptura. Tylko Pismo Święte. Co oznacza, że żadne sobory, żadna tradycja, żadne dokonania, doktryny opracowane przez człowieka nigdy nie będą stały ponad Słowem Bożym. Pismo Święte jest jedyną regułą wiary i postępowania w chrześcijańskim życiu. Jest nieomylnym Słowem Bożym, na którym mamy budować swoje zwycięskie chrześcijańskie życie. Tylko Biblia. W przeciwieństwie do tego, co po dziś dzień się mówi, że Biblia co prawda jest ważna, ale ważniejsza jest ludzka tradycja. Kolejna rzecz. Solus Christus. Tylko Chrystus. Co to oznacza? Tylko przez Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Nie ma absolutnie w nikim i w niczym innym zbawienia. Nie ma innej drogi. Jezus wyraźnie powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jeżeli Jezus mówi, że nie ma innej drogi, to znaczy, że są inne, czy nie ma? No bo czasami jak czytamy Biblię, to staramy się wczytywać w nią coś, czego w niej nie ma. Więc Jezus mówi, nie ma innej drogi, a człowiek mówi, oczywiście, że są. To trzeba troszeczkę inaczej zrozumieć, to jest sens metaforyczny. Albo przyjmujemy Pismo Święte jako Słowo Boże, albo nie. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, ale Jezus Chrystus jest też jedynym pośrednikiem. Dzisiaj mamy całą kolejkę pośredników. Każdej płci, nacji, rasy. Wybieraj sobie. Chcesz czarnego pośrednika? Proszę bardzo. Żółtego? Nie ma problemu. Chcesz kobietę, mężczyznę? Ale Pismo Święte mówi, jest jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi i jest to Jezus Chrystus. Jest to zasada reformacji. Jest to zasada wypływająca wprost z Pisma Świętego. I tutaj te dwa, które połączyłem. Sola gratia, tylko łaska. Sola fide, tylko wiara. Ale zazębiają się w jedną zasadę. Jedynie łaska przyjęta przez wiarę jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika. Nie jego uczynki. Tylko łaska. Tylko od Boga pochodzi zbawienie. Nie możemy do tego nic dodać, ani nic ująć z tego.
i soli Deo gloria, tylko Bogu chwała. To oznacza, że jedynie Bóg jako Stwórca, Zbawca i ten, który ma prawo do naszego życia, jest godzien naszej czci i chwały. Co jest równoznaczne z tym, że żaden twór ludzki, rzeźba, obraz czy jakikolwiek inny wizerunek, jakaś idea, której też możemy hołdować, nie może nigdy zająć miejsca Boga, dlatego że jest to bluźnierstwem przeciwko Niemu. Jest to świętokradztwo. Bóg wyraźnie powiedział w swoich przykazaniach, nie będziesz przedstawiał wizerunku Boga ani poprzez obraz mężczyzny, ani kobiety, ani żadnego zwierzęcia, które żyje w powietrzu, ani na ziemi, ani pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniać i nie będziesz im służyć, bo nie widziałeś postaci Pana Boga Twego. Więc Stwórcy nie można sprowadzać do roli stworzenia. Jest to dla Niego obraźliwe. Więc ani obrazy, ani relikwie, ani figury, ani żaden człowiek nie może być przedmiotem naszego kultu. Wszelka chwała i cześć należna jest wyłącznie Panu Bogu. To są zasady reformacji. To jest to, czego nauczał Luther, Zwingli, Calvin, Tyndale, Knox i wielu, 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 wielu innych mężów Bożych, prowadzonych Duchem Świętym, aby ludzie mogli zrozumieć, że Bóg, pomimo tego, że jest sprawiedliwy, jest również miłosierny. Jako sprawiedliwy brzydzi się grzechem, całkowicie go odrzuca. Jako miłosierny miłuje grzesznika i pragnie jego zbawienia. Niesamowity Bóg. On powiedział, jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, dlatego wyrysowałem Cię na moich dłoniach. Gdy Jezus umierał, umierał za Ciebie i za mnie, nie za ludzi kiedyś tam, żyjących w Jego czasach. Umierał za cały świat, umierał za Ciebie i za mnie. W jaki sposób podejdziesz do tego dzisiaj? Czy chcesz hołdować sposobom zbawienia, które opracował człowiek? Czy raczej chcesz osiągnąć zbawienie przez drogę? Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. W swoim życiu wybrałem Jezusa. Jest to droga, po której staram się kroczyć. A ile razy się wywaliłem na tej drodze, to tylko Bóg wie. Jakby w duchowym życiu można było widzieć sińce, to ja bym był cały w strupach. Ale wiecie Państwo, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest nie to, ile razy się wywalisz, ale czy będziesz miał siłę, żeby wstać i iść dalej drogą, którą Bóg Cię prowadzi? Zwycięzcą nie jest ten, który nigdy nie upada. Zwycięzcą jest ten, który potrafi przyjąć na siebie nawet dużą ilość ciosów, ale potrafi się otrząsnąć, wstać i iść dalej w mocy Bożej. Bo wie, że nie idzie sam i wie, że zwycięstw nie sobie zawdzięcza, ale że pochodzą one tylko z łaski Chrystusa. Dlatego każdy z nas, kto będzie zbawiony, kto znajdzie się kiedyś w Bożym Królestwie, znajdzie się tam nie na podstawie tego, co sobie wypracował, jaki wspaniały był, ale na podstawie wspaniałości i doskonałości Jezusa Chrystusa. Każdy z nas złoży swoją koronę przed Nim i powie, Boże, nie jestem godzien tutaj być. Jestem tutaj tylko dlatego, że Ty umiłowałeś mnie i oddałeś swoje życie za mnie. Wspaniały Bóg. Bóg, który kocha tak samo jak w XVI wieku, tak samo jak w I wieku, tak samo jak przy stworzeniu, bo On jest wciąż taki sam. Jego serce jest złaknione Twojej i mojej miłości. Jak odpowiesz?
Drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy w kościele protestanckim, mamy też taki zwyczaj, że zawsze na takich spotkaniach kończymy je modlitwą. Jeżeli nie macie Państwo nic przeciwko, chciałbym króciutko pomodlić się teraz. Panie Boże, chcemy dziękować Tobie za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i za to, że mogliśmy mówić na temat reformacji. Wiemy, Panie, że reformacja to nie jest tylko proces, który kiedyś się tam dokonał. Ty pragniesz takiej reformacji w życiu każdego z nas. Dlatego prosimy Cię, Boże, abyś dokonał jej w mocy Twego Ducha, tego Ducha, który prowadził kiedyś Marcina Lutra i innych mężów Bożych. Prosimy o to przez Pana Jezusa. Amen.